imię Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie z Kościoła Ewangelickiego w Mrągowie na Mazurach. Witam Was w niedzielę, w święto Trójcy Świętej. Chcę Was witać z tego miejsca słowami hasła rozpoczynającego się dziś tygodnia. A są to słowa, które niejednokrotnie wybrzmiewają w naszych kościołach. Słowa końcowego pozdrowienia z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z Wami wszystkim. W naszym codziennym przewodniku czytań biblijnych odnajdujemy na dzisiejszy świąteczny dzień także słowa błogosławieństwa, które zwykle nazywamy błogosławieństwem Aaronowym. A słowa te są zapisane w czwartej Księdze Mojżeszowej, w szóstym rozdziale, w wierszach od 24 do 26. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da pokój. Święto Trójcy Świętej prowadzi nas do zastanawiania się nad tajemnicą Trójjedynego Boga. Dogmat o Trójcy Świętej został przyjęty przez Sobór w Konstantynopolu w roku 381. Dogmat o Bogu, który ma trzy osoby, a jedną naturę, istotę. To między innymi takie fragmenty Pisma Świętego jak nakaz misyjny. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jak i słowa hasła tygodnia, łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Zmuszają nas do spoglądania na Boga, który nieustannie oddziałuje na nasze życie. To On, jako Ten, który jest naszym niebiańskim Ojcem, tchnął dech życia w nasze nozdrza. To On zatroszczył się o nasze zbawienie, które otrzymujemy z łaski przez wiarę w Bożego Syna, który zgubionemu i grzesznemu człowiekowi przynosi nadzieję życia wieczności. To wreszcie On, Duch Święty, prowadzi człowieka, utrzymuje w wierze, objawia prawdę i pozwala dostrzegać w Piśmie Świętym Słowo Boga. Słowo Boga skierowane do człowieka, do mnie i do Ciebie. Nie może nas dziwić fakt, że w drugim liście do Koryntian jego autor w słowach końcowego pozdrowienia zwraca uwagę na trzy osoby Trójcy Świętej i kieruje do odbiorców swojego listu, można powiedzieć, trzy życzenia. Łaski, miłości i społeczności. Łaska Jezusa Chrystusa to dar zbawienia i wiecznego życia. Miłość Boga to miłość najczystsza i najprawdziwsza. I społeczność, a więc trwanie we wspólnocie. Wspólnocie zjednoczonego Kościoła, którego głową jest Jezus Chrystus. I z tym pozdrowieniem, z tymi życzeniami autora drugiego listu do Koryntian pięknie korespondują słowa Aaronowego błogosławieństwa.
błogosławieństwa. A więc znów mamy do czynienia z życzeniem szczęścia, życzeniami, które kierowane są do tych, którzy znajdą się pod tym błogosławieństwem. Boże błogosławieństwo, dar łaski, miłości i społeczności. Czy człowiekowi potrzeba czegokolwiek więcej? Jeśli Bóg nam błogosławi, to mamy wszystko, co niezbędne jest nam do drogi, którą mamy podążać. Na kartach Pisma Świętego wyraźnie możemy dostrzegać, że kiedy Bóg błogosławi swojemu ludowi, czy też pojedynczym jego członkom, niczego im wówczas nie brakuje, aby przebyć wyznaczoną im przez Boga drogę. Z niewoli do wolności, do wyzwolenia, ze smutku do radości, z domu Ojca do Jego pełnych miłości objęć. Niech Bóg błogosławi wam na drodze waszego życia i obdarza łaską, miłością i utrzymuje w społeczności Kościoła Jezusa Chrystusa. Amen. Módlmy się. Trójjedyny wieczny Boże, staję dziś przed Tobą pełny wdzięczności, że obdarzasz nas nieustannie swoim ojcowskim błogosławieństwem. Pomimo tego, że jako Twoje dzieci nie zawsze jesteśmy posłuszni Twojej świętej woli. Dziękuję Tobie za dar łaski, który otrzymaliśmy przez krzyż Twojego Syna i możemy żyć w nadziei zbawienia i wiecznego życia. Dziękuję za to, że wlewasz w nasze serca miłość, choć nie zawsze potrafimy ją okazywać bliźnim naszym. Wdzięczny Tobie jestem również za to, że pozwalasz nam jako Kościołowi stawać pod krzyżem Syna Twego i wołać do Ciebie słowami naszych codziennych modlitw. Proszę Cię, Trójjedyny Boże, o błogosławieństwo dla całego świata, dotkniętego przez koronawirusa. Daj Boże, abyśmy mogli pokonać tą epidemię, byśmy nie podążali drogą destrukcji więzi społecznych, ale budowania lepszych relacji międzyludzkich. Dziś w święto Trójcy Świętej szczególnie przyjmij, Panie, moje wołanie tutaj z mazurskiej ziemi, z diecezji mazurskiej, gdy chcemy Cię prosić o Twoje błogosławieństwo dla księdza biskupa Pawła Hauze, w dniu, kiedy możemy wraz z nim dziękować Tobie za kolejny rok jego życia. Życia, które poświęcił dla służby Twojego słowa. Miej go, jak i jego rodzinę w swojej opiece, bo Tobie chcemy ich powierzać, jak i chcemy Tobie powierzyć całą diecezję mazurską i cały nasz ewangelicko-augsburski Kościół w Polsce, abyś roztaczał nad nami skrzydła swojej ojcowskiej opieki, by nadzieja zbawienia w naszych sercach przepełnionych miłością, której Ty jesteś źródłem, nigdy nie stygła, ale by prowadziła do społeczności z Tobą, a nas do społeczności z sobą nawzajem. Amen. Pozostańcie z Bogiem.